katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania cyklu opowiadań i rozważań biblijnych opracowanych dla najmłodszych. Pod tytułem Ziemia Obiecana. Stworzenie świata. Dzień trzeci. Część pierwsza. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. Doszliśmy wspólnie do trzeciego dnia stworzenia świata. Zwróć dziś szczególną uwagę, że Bóg stwarza świat w ściśle zaplanowany sposób. Każdy kolejny stworzony element zdradza nieco z daleko idącego zamysłu, planu Pana Boga. Widać doskonale, że Bóg ma jakiś wyższy, konkretny cel. Wszystkie jego działania są jakby przygotowaniem na przyjście ostatniego, najważniejszego i najwznioślejszego etapu. Zupełnie tak, jakby Pan Bóg znał dokładnie wszystkie przyszłe zdarzenia, a znając je, stwarzał świat, jakiego te zdarzenia wymagają, co w istocie jest prawdą. Możliwe, że brzmi to dla Ciebie trochę niejasno, zwłaszcza jeśli nie znasz przyszłych dziejów świata zapisanych w Starym Testamencie. Jeśli tak jest, nie martw się, już niedługo poznasz je wszystkie. Tymczasem porównajmy nasze dzisiejsze rozważania do przygotowań urodzinowych małego dziecka. Rodzice starają się zorganizować balony, tort, prezenty i różne zabawy dla gości. Ale przecież tak naprawdę wszystko to dla solenizanta, czyli osoby, która ma urodziny. Mając w głowie tę główną myśl, zastanówmy się nad tym, co czytamy w opisie trzeciego dnia stworzenia świata. Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. Powierzchnia sucha jest miejscem do życia dla zwierząt lądowych i ludzi, których czas stworzenia jeszcze nie nadszedł. Pojawiające się na lądzie rośliny są w dużej mierze podstawą ich żywienia. Wszystko pojawia się w uporządkowanej kolejności. Wszystko doskonale przemyślane. Woda jest miejscem życia dla zwierząt morskich, które w przyszłości je zamieszkają. Rozważania. Mamy więc dwa światy. Świat lądowy, łatwy do poznania przez człowieka, gdzie większość stworzeń z racji życia na powierzchni jest widoczna bez specjalnego zaangażowania z naszej strony. Wystarczy przez chwilę zwrócić uwagę, przypatrzeć się i już wiele widać. Mamy również świat podwodny, wymagający od nas większego zaangażowania. Świat, który widać, ale dopiero pod powierzchnią wody. Nie jest on przeznaczony do życia dla ludzi, jednak człowiek potrafi się do tego świata na krótkie chwile przenosić i zachwycać się nim.
Pozostając wyłącznie na powierzchni lądu, człowiek nie ma pojęcia, co traci. Może wierzyć lub nie tym, którzy wysilili się i nieco ten świat poznali. Jednak bez swojej własnej pracy, wysiłku i zaangażowania człowiek nigdy świata podwodnego nie odkryje, nie pozna i nie doświadczy. Podobnie jest z życiem duchowym. Chodząc do kościoła, można zobaczyć wiele pięknych obrazów czy figur, modlących się ludzi, a także wysłuchać mądrych słów kapłanów. To wszystko jest właśnie lądem. Tym, co widać na pierwszy rzut oka. Oglądając to bardziej lub mniej dokładnie, pozostajemy ciągle na powierzchni lądu. Wysłuchamy kazania czy katechezy i spróbujemy uwierzyć w to, co jest w nich opowiadane. Jest to trochę tak, jak słuchać opowieści ludzi, którzy wiele razy nurkowali w głębinach wód i widzieli rzeczy niemal niewyobrażalne. Ich opowieści mogą pomóc nam przygotować się do odwiedzenia podwodnych zakątków. Jednak nie przedstawią nigdy tego, co faktycznie podziwiały ich oczy. Tak samo, by naprawdę poznać ten duchowy świat, trzeba się w niego zanurzyć. Ale jak to zrobić? Aby zanurzyć się w świat duchowy, konieczna jest Twoja osobista, prywatna modlitwa. Dzięki niej możesz nawiązać prawdziwą, żywą relację z Panem Bogiem, który odkryje przed Tobą głębie świata duchowego. Zamiast tylko słuchać o Panu Bogu, możesz z Nim naprawdę przebywać i rozmawiać. Potrzeba jedynie Twojej chęci i zaangażowania, bez których nigdy nie odkryjesz ukrytego w głębi duchowego świata. Postanowienie. Od dziś będę poszukiwał świata duchowego. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by odnaleźć Pana Boga. Nawiążę z Nim prawdziwą, bliską relację i będę starał się Go poznawać coraz lepiej, po to, by Go kochać. Aby to było możliwe, każdego dnia będę starał się z Nim rozmawiać o swoim życiu i o Jego życiu, prosząc, by tłumaczył mi to, czego nie rozumiem. Już dziś ustalam czas, w którym będzie się to odbywać, chociażby 5 minut, ale każdego dnia. Ustalę godzinę i będę pilnować, by nigdy nie opuścić tego ważnego spotkania. Stanie się to dla mnie najważniejszym momentem dnia. Już dziś wezwę Boga i poproszę, by pozwolił mi się do siebie zbliżyć.